Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Przybliżyli się tak do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Historia uczniów z Emaus dobrze nam znana. Słyszymy ją po raz drugi w czasie wielkanocnym już. Ta historia dość dobrze obrazuje życie chrześcijańskie i nasze osobiste zmagania o wierność Panu Bogu. Uczniowie opuszczają, zobaczmy najpierw, grono 11 w Jerozolimie, czyli odłączają się od Kościoła. Idą na własną rękę, idą odpocząć, idą odreagować, idą do pobliskiego Emaus, przeżywając życiowy dramat. Z powodu ukrzyżowania Pana Jezusa świat im się zawalił, mówiąc najprościej. Czują się głęboko rozczarowani, zawiedzeni, nie mają ufności. Przestali ufać ludziom, nie wierzą, nie ufają kobietom, które były przy grobie Pana Jezusa i potem zaświadczyły, że grób jest pusty. Ci uczniowie też widać, że nie radzą sobie do końca ze swoimi uczuciami, emocjami, dyskutują dość burzliwie. Oryginalny tekst na to wskazuje. Rozprawiają o tym, co się stało, ale nie ma pokoju w tej rozmowie. Są też pochłonięci bardzo swoimi racjami, swoimi argumentami. Tak bardzo, że nie zwracają uwagi na Pana Jezusa, który w międzyczasie do nich dołącza. Nie widzą go i Jezus sam inicjuje rozmowę z nim. Na chwilę później wyjaśnia im,
Pisma, wyjaśnia im proroctwa, które odnosiły się do Niego samego, ale nawet wtedy jeszcze Go nie rozpoznają. To jest bardzo ciekawy moment, że dopiero we wspólnocie, dopiero wtedy, kiedy usiądą z Nim do stołu, w Emaus, przy łamaniu chleba, symbol Eucharystii, dopiero wtedy rozpoznają w tym dziwnym gościu, dziwnym przybyszu samego Pana. I to zadziałało. Odzyskują wiarę i z radością wracają do Kościoła. Wracają do 11 i do innych uczniów, słyszymy też w tekście, i dają świadectwo. Głoszą prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Moi kochani, różnie można interpretować tę historię. Oczywiście jedna z interpretacji, bardzo mi bliska, wskazuje na te osoby w Kościele, którym jest trudno i które z jakichś powodów, podobnie jak uczniowie z Emaus, dzisiaj mają dość. Mają dość po prostu i odchodzą. Próbują jakiejś swojej własnej drogi. Myślę tutaj o wielu osobach, które znałem albo znam wciąż, z którymi mam kontakt. Myślę o tych, którzy, kiedy tak naprawdę zaczynałem wierzyć jakoś osobiście bardziej, przekonywać się do Pana Jezusa, do Kościoła, będąc dzieckiem jeszcze, to były początki liceum, należałem do wspólnoty modlitewnej wtedy. Ludzie, którzy ewangelizowali mnie wtedy, którzy przekazywali mi wiarę, liderzy tej wspólnoty, dwóch z nich jest poza Kościołem dzisiaj. A ja dzięki nim tak naprawdę nie tylko się nawróciłem wtedy, ale też odkryłem, myślę, swoją dalszą drogę. Odkryłem zakon, odkryłem kapłaństwo. Myślę o wielu osobach, które przychodzą do mnie jako do księdza, mając dość. Czasami się radzą, czasami naprawdę nie wiedzą jeszcze, wahając się, co mają zrobić. Bardzo często ja również nie wiem, co powiedzieć w takiej sytuacji. Czasami lepiej nic nie powiedzieć. Oczywiście zawsze możemy się pomodlić. Zawsze możemy spróbować zapytać Pana Jezusa o radę, o światło. Jestem też przekonany, że nie każde takie odejście jest złe. Czasami jest ono potrzebne. I zobaczcie, w świetle tej dzisiejszej Ewangelii tak naprawdę osoby, które odchodzą, czasami w poczuciu krzywdy, czasami rozczarowane, podobnie jak ci uczniowie z Emaus dzisiaj, czy w poczuciu jakiejś osobistej porażki, to także się zdarza. I są to zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Osoby, które odchodzą, mogą wciąż doświadczyć obecności Jezusa. O tym nam dzisiaj mówi to Słowo. Mają do tego prawo. Nic nie wskazuje na to, aby Pan Jezus karcił uczniów, ganił, aby im wyrzucał to. Czemu się oddaliliście? Dlaczego uciekliście? Tak? Dlaczego próbujecie po swojemu żyć? Nic z tego. Jezus cierpliwie do nich dołącza. Na pewno z takich osób, które mogą jakoś zidentyfikować się dzisiaj z tymi uczniami z Emaus, Pan Jezus nie zrezygnuje. Jego wierność jest bezwarunkowa i jest wieczna. I na pewno będzie o sobie w sposób delikatny, raz na jakiś czas Pan Jezus takim ludziom przypominał, stwarzając różne okazje, próbując do nich dotrzeć, czy przejść ten kawałek ich drogi po prostu, pobyć z nimi razem, być może coś wyjaśnić przy okazji, być może rzucić jakieś światło. Zobaczmy, kiedy czytamy te opisy z Ewangelii o spotkaniach Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, one są niezwykle przejmujące, bo Jezus okazuje im ogrom zrozumienia i troski. Naprawdę, to widać praktycznie w każdym z opisów. Jak bardzo Pan Jezus zmartwychwstały tych uczniów wspiera, jak stara się ich pocieszyć, jak o nich zabiega. I tak jest z każdym z nas. Z każdym z nas, niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy. Warto dzisiaj się zapytać w odpowiedzi na to Słowo, jak zawsze najlepiej na modlitwie to zrobić. Na jakim etapie historii z Emaus jestem dziś osobiście? Być może nie dotyczy mnie ona wprost, być może nie przeżywam trudności, albo jestem na ostatnim etapie, tak jak ci uczniowie wracający już, tak, z nową wiarą, z nową nadzieją, dający świadectwo. Super, oby tak było, daj Boże. Ale nie ma wiary dojrzałej, wiemy o tym doskonale, nie ma wiary uczciwej też bez kryzysów, bez trudności. I czasami nie ma jej bez odejść. Wiele rozmów mi się przypomina z rodzicami. Być może dotyczy to też niektórych z was, z rodzicami, którzy mają już dorosłe dzieci. I często oni się winią za to, że te dzieci nie chodzą do kościoła, że nie wierzą, że nie chrzczą swoich dzieci. Tak?
Mam nieochrzczone wnuki, proszę Ojca. O, to jest ból, oczywiście, że tak, ale czy to jest Twoja wina tak do końca? Do końca na pewno nie. Natomiast czy w ogóle to jest Twoja wina? Może w jakiejś mierze, ale przecież to są dorośli ludzie. Oni mają prawo zdecydować. Mają prawo wybrać, przynajmniej na jakiś czas. I bywa, że o wiele lepiej jest pozwolić komuś takiemu na poszukanie własnej drogi, aby przekonał się, za czym tak naprawdę w życiu staje, czy chce stanąć, gdzie tak naprawdę jest jego serce. Aby doświadczył również różnych błyskotek, pułapek, tak, świata, w którym żyjemy, ale być może również i piękna świata, w którym żyjemy. Świat jest Boży także. To, że człowiek odmawia Panu Bogu racji istnienia, to, że człowiek nie wierzy w jego opatrzność, w to, że Bóg coś może, to jest jedno, ale to niczego nie zmienia z pozycji Pana Boga przecież. I to słowo też nam dzisiaj o tym przypomina. Bóg jest wierny, zawsze był, jest i będzie wierny, niezależnie od naszych niewierności. Lepiej jest niekiedy pozwolić na odejście, chociaż to nie jest reguła oczywiście żelazna jakaś. Bo tak jak Pan Jezus walczy o tych uczniów z Emaus dzisiaj, tak samo my jako wspólnota chrześcijan mamy walczyć o siebie nawzajem. To nie jest łatwe. To nie jest proste. I tutaj znów cały szereg rozmów mi się przypomina z osobami, które mówią, mój przyjaciel, tak, odchodzi, mój dobry sąsiad, tak, przez wiele lat razem chodziliśmy do kościoła, dzisiaj już nie chodzi. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś bliski, ktoś, na kim mi zależy. Moi kochani, nie zawsze znajdziemy, często nie znajdziemy odpowiedzi od tak. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że ksiądz nie powinien radzić. To nie jest moja rola. To nie jest moja rola. Jeżeli mam jakieś światło odnośnie czyjejś sytuacji, to mogę się tym podzielić i powinienem się tym podzielić, to jest jasne, mogę się z kimś pomodlić. Mam dać wsparcie, ale decyzja zawsze należy do tej osoby, która pyta, do tej osoby, która przychodzi. Takie radzenie z mocą autorytetu może być bardzo niebezpieczne. W takich sytuacjach, zwłaszcza niejednoznacznych, złożonych, skomplikowanych. Być może ktoś z nas jest dzisiaj w takim położeniu właśnie, że ktoś z bliskich osób traci wiarę albo jakoś gdzieś próbuje już w ogóle poza Kościołem czy poza Panem Bogiem żyć. Co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Ludzie mówią czasami, kiedyś o tym wspominałem już tutaj na kazaniu, teraz to już proszę księdza, mogę się tylko pomodlić. No jak to tylko? Tylko pomodlić? Aż, to jest bardzo dużo. Jako wierzący chrześcijanin, ochrzczony, możesz aż się pomodlić skutecznie za tę osobę. Możesz coś ofiarować. Jakiś swój trud, jakiś swój lęk, jakąś swoją obawę. Jakikolwiek trud, bardzo często te nasze wewnętrzne trudy, przed którymi uciekamy i których nie doceniamy. Jakiś trud chociażby emocji, które budzą w nas dyskomfort. Jakiś ciężar, jakieś poczucie odrzucenia, niezrozumienia, cokolwiek. To wszystko może być oddane za taką czy inną osobę. Bardzo piękna modlitwa, potrzebna, ważna modlitwa. Na jakim etapie, wracam do tego pytania, na jakim etapie tej historii z Emaus jestem ja dzisiaj osobiście? Kochani, spróbujmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Może przeżywam trudności, może rozważam odejście, może już tak naprawdę odszedłem i przychodzę tylko na święta, albo w ogóle nie przychodzę do kościoła. Może się modlę, albo modlę się znów, jedynie raz na jakiś czas. Może trwałam w dyskusjach i w sporach, których nie brakuje nam dzisiaj, tak jak ci dwaj uczniowie, pochłonięci swoimi racjami, pochłonięci swoją biedą, swoim bólem, skupieni na tym bardzo mocno. Może nie rozpoznaję wciąż Pana Jezusa, nawet idąc już własną drogą, który próbuje do mnie dołączyć i przejść chociaż kawałek razem. Uwielbijmy dzisiaj, niezależnie od odpowiedzi na te pytania, uwielbijmy Pana Boga. Dokładnie w tym momencie, w jakim jesteśmy. To jest często najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Nie prosząc, Pan Bóg wie, czego potrzebujemy, ale uwielbiając, oddając Mu chwałę, ogłaszając Jego panowanie nad tą konkretną sytuacją, w jakiej się znajduje, to naprawdę otwiera nasze serca często na łaskę i uruchamia Pana Boga. Pozwala Mu coś zrobić, coś nam pokazać. Pozwala również usprawnić nasze oczy, czy oczy naszych serc, byśmy tak jak ci uczniowie z Emaus, to często jest proces, tak jak u nich też, nie od razu zobaczyli
Jezusa. Ale z czasem, owszem, tak samo jest z nami. Bardzo też na takim psychologicznym poziomie nam uwielbienie pomaga, bo nas odciąża po prostu. To jest najlepszy sposób na oddanie jakiejkolwiek trudności, stanięcie w uwielbieniu. W dziękczynieniu oczywiście można również, ale dziękujemy zazwyczaj za coś. Jest w tym jakaś interesowność, podobnie jak w modlitwie prośby. Uwielbienie jest bezinteresowne całkowicie. Skupiamy się na Panu Bogu tylko, a On skupia się na nas i odpowiada łaską. Zachęcam was, kochani, bardzo do tego, by tę modlitwę praktykować, ten rodzaj modlitwy, jak najczęściej, również modląc się Słowem Bożym, do czego Kościół nas dzisiaj zachęca, szukając światła, szukając inspiracji w tym, co usłyszymy od Pana na modlitwie. Amen.